Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę pod niebo sen topi się wznieść. Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedy ściemnia się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz leć. Tak, tak, tak. Z Jukozmo i ze mną leć. Możeś też lecieć tak, więc ze mną leć i będziesz wolna tak jak ptak. Tam jest Mia, tutaj ja. Mia i ja. Faun Grajek. Za chwilę roztrzaskamy kolejnego arbuza, którego sama przytargałam, Violetto. Mam dosyć tego głupiego naukowego eksperymentu. Możemy to już skończyć? Mogłyśmy skończyć tydzień temu, ale nie chciałaś. Posłuchaj, zrzucę jednocześnie jajko i arbuza. Ty tylko zrób zdjęcie, kiedy będą uderzać o ziemię. Jeżeli zrzucisz jajko na moje buty, to skontaktuje się z tobą mój prawnik. Skup się, od tego zależy nasz stopień z fizyki. Wcale się z nią nie zadaję. Pechowe losowanie, serio. Wszystko jasne? Tak, tak. No to rzucam. Co ja tu robię? Masz to? Tak. Ej, uważaj! Buty są więcej warte niż ty! A ty dokąd? Czy to jest żółtko? Słuchaj, ty nie lubisz mnie. No. A ja nie lubię ciebie. Ale albo będziemy współpracować, albo obie oblejemy. Nie chcesz oblać, prawda? Już ci mówiłam. Wszystko załatwione. Co to ma niby znaczyć? Ciesz się, że jesteś w parze z kimś, kto jest zaradny i pomysłowy. Za bardzo się martwisz. Stres wywołuje trądzik. Jakoś nie mogę pozbyć się złych przeczuć. To na razie, partnerko. Chyba nie oczekujesz mojej pomocy w sprzątaniu. To nie było w porządku ze strony Violetty. Zostawiła cię samą z udowadnianiem prawa swobodnego spadania ciał. No tak. W dodatku czekała do ostatniej chwili, żeby mnie wystawić. Szóstka nie jest mi pisana. No proszę. A to co? Nasza praca z fizyki. Mówiłam, że wszystko załatwię. Sama na pewno tego nie zrobiłaś. Miałaś za mało czasu. Tak. Tak nie można. Powinnam naskarżyć. Moje słowo przeciw twojemu. Wiesz, ile mój tata przeznacza na wyposażenie szkolnej pracowni fizyki? To nie jest uczciwe. Przecież miałaś się nie zamartwiać. Racja. Zaraz wrócę. Krem przeciwtrądzikowy, rozumiesz?
wszystko jasne. Cześć, Mia. Podaj hasło. Tam, gdzie jesteś, nie widać jej, więc do doliny udać się chciej. Lepiej niż ostatnio. Cześć, Onchao! Halo? Cześć, Onchao! Dlaczego masz to na głowie? To od Yuko? Żebyś nie słyszał muzyki? Jakiej muzyki? Och, wybacz. Lepiej? Lepiej? Nie nazwałabym tego muzyką. Skąd to dochodzi? Fadl, to na pewno on. Mia! Cześć! Co ten Fadl wyprawia? Cokolwiek to jest, trwa o wiele za długo. I mam już tego dosyć. Oddaj nauszniki! Spokojnie, uciszymy go. Za mną! Daj nauszniki! Dziękuję! Dziękuję! Co? Staram się być uprzejma. Nie zachęcaj go! I co wy na to? Całkiem nieźle? Przez pierwszą minutę najwyżej. Nic nie rozumiecie. To nie jakaś tam zwykła muzyka. Macie problemy ze znalezieniem pyłu jednorożców, prawda? Tak. Cóż, jednokordeon służy do wabienia jednorożców. Już nigdy nie będziecie ich szukać. Zademonstruję. Ha! Zero muzycznego gustu. Słuchaj, Fadl, może graj w lesie. Nikomu tam nie będziesz przeszkadzał. No, jednokordeonie, ruszamy! Wredny, żałosny, wstrętny, beznadziejny! Co za tandetny grat! O, aha, jednak działa! Ostrożnie, Fadl, uważaj na... Schody! Nic mi nie jest! Dobra, jeden problem z głowy. Jakie są słowa wyroczni? Lećmy do najbliższej doliny. Powiem wam po drodze. Ha! Pokażę tym elfom, co one sobie myślą! Będę grał na jednokordeonie w lesie i zwabię wszystkie jednorożce sentopi. A będzie tyle pyłu jednorożców, że elfy nie będą wiedziały, co z nim robić. O! Strome wzgórze. Gdzie zamontowałem hamulec? A, tutaj jest. Tam, gdzie jesteś, nie widać jej, więc do doliny udać się chciej. To zdecydowanie jest dolina. Onchao jest pewien, że to tu? Powiedz, Onchao. Całkowicie. Nie wiem, czy znajdziemy tu część Tromptusa, ale zebrałam mnóstwo pyłu jednorożca. Słyszałyście coś? Uwaga! Padł? Nic mi nie jest! To tylko drobny problem techniczny!
Przez ten drobny techniczny problem uszkodziłeś zupełnie zdrowe drzewo. Wystarczy odrobina pyłu jednorożca. Niemożliwe! Voilà! Część numer 14! Jeju, każda kolejna wygląda lepiej! Niezła maszyna, Fadl! Może nie wabi jednorożców, ale sprawdza się w znajdowaniu części Tromptusa. Jednorożce też będzie wabił. Onchao jest po prostu inny niż wszystkie. Uwaga! Zaraz będzie refren! Mankulusy! Nie! Ta muzyka je hipnotyzuje. Oj, pomyliłem się. Zacznę od początku. Jeszcze raz. Ej, fajny taniec. Rety! Fadl, musisz dalej grać. Nie ma mowy. Chodź stąd. O nie. Mo! Yuko! Gdzie się podziewają zwiadowcy? Gargono! Tak, królowo. Wybacz, królowo. No, gdzie są zwiadowcy? Nie wiem, pani. Zdarzały się im spóźnienia, ale nie tak wielu naraz. Och, to pewnie robota elfów. Zawsze kurczą twoje oddziały, a ciebie ośmieszają. Mam ochotę wygnać je z wyspy. Ochota to za mało, żeby rządzić Sentopią. Co powiedziałaś? Podziwiałam tylko wygląd twojej maski, pani. Wypolerowałaś ją? A, nareszcie! Mają więźniów, elfy! To może być całkiem udany dzień. No proszę, elficki książę i elfica, która wygląda znajomo. Ugh. Rozbroić ich i wrzucić do klatki! Puśćcie mnie, bezmózgie zombie! Ej, to moje! Oddawaj! Król Reynor nieźle zapłaci za tę dwójkę. Może wymieni ich na małego jednorożca, o którym tyle słyszałam? Przestań rechotać! Ja od tego jestem. Fadl! Możesz już wyjść. O nie! To wszystko moja wina. Głupi, odpędzający jednorożce, przyciągający mankulusy gruchot! Fadl, podsunąłeś mi pomysł. Serio? Jeśli mankulusy tak go lubią, to może im go podarujemy. Co? Mam oddać mój cenny jednokordeon? Nie tak dosłownie.
Co za ulga, a już się bałem. Uruchom to coś i w drogę za mną. Z przyjemnością. Świat jeszcze usłyszy moją muzykę. W porządku, Fadl? O tak! Po prostu super! Nigdy nie czułem się lepiej! Jak ja dałem się w to wrobić? Ze względu na opary nie możemy iść dalej. A teraz uwaga! Onchao, chodź tutaj! Schowaj się! Nie wychodź, póki nie zawołam. Jeśli nie wrócimy przed zmierzchem, leć do elfów i sprowadź pomoc. Dobra, do roboty! Zaczynaj, Fadl! Fadl kombinuje. Nie mam pojęcia, ale żałuję, że nie wziąłem ze sobą nauszników. Co to takiego? Czyste piękno! Jaka cudowna muzyka! Muszę to mieć! Gargono! Cokolwiek wydaje ten dźwięk, przynieś mi natychmiast! Oczywiście, królowo. Nie wiem, co to jest, ale od teraz należy do Pantei. Się wie, szefowo, to podarunek dla niej od pokornych faunów. Umiesz na tym grać, prawda? A co w tym trudnego? To! I tego małego półkozła też! No, niech będzie. Mogę wam zagrać koncerto i fragment opery komicznej. Chyba wie, co robi. Co to jest? To faun, królowo. Mówi, że jest jakimś muzycznym geniuszem. Przepraszam, wszyscy tak twierdzą. Ty, zagraj dla mnie. Już myślałem, że nie poprosisz. Graj, graj! Wiesz, niewielki bukiet kwiatów w wazonie stworzyłby odpowiedni nastrój. Graj! Dobrze już, dobrze, bo ci maska spadnie. To znakomite. Cieszę się, że cię widzę. Cześć, Promptusa. Dziękuję. Jesteście wspaniałą publicznością i naprawdę piękną. Fadl, nie przestawaj grać. Zapewne chcesz powiedzieć... Łapać ją! Proszę o bis. Co mam teraz zagrać? Nie słyszycie? Łapać ją! Fadl, uderz w któryś klawisz tak mocno, jak umiesz. Co ona robi? Tylko w który? Ces czy des? Graj! O nie, uciekajmy! Dobrze, dobrze.
Ja wezmę to. Brawo! Jedno muszę przyznać, miałaś świetny plan. Odzyskałam część Tromptusa. Możesz już przestać, Fadl. Zabierajmy się, zanim Pantea wróci. Ale co z jednokordeonem? Będzie musiał tu zostać. Nie. Przykro mi. Przynajmniej zostanie wśród tych, którzy pokochali jego brzmienie. Możesz zrobić inny jednokordeon. No tak. Następny będzie o wiele lepszy. Siedzenie będzie 10 razy wygodniejsze. A hamulec? Nie, po co mi on? Pokombinuję z silnikiem, zrobię miejsce na podstawkę pod kubek. Ach, nawet nie wspominaj o kombinowaniu. Halo? Jest tu kto? Tak, wiem, trochę to trwało, ale już jesteśmy. Muszę wracać, mam coś do załatwienia. To na razie. Nie wiem jak wy, ale ja poczułem natchnienie. Zamierzam napisać musical. O, umiesz śpiewać? Tak, prawie tak dobrze jak ty grać. Co ty powiesz? No to zrobimy wielką karierę. Pamiętaj, nikt nie lubi kabli. No, dziewczęta, a jak przebiegł wasz eksperyment? Postanowiłyśmy zająć się tym oddzielnie. Mm-hmm. To moje. O, interesujące. Dlaczego zaznaczyłaś tę część? To zaschnięte żółtko. A oto moja praca. Wykonałam ją zupełnie sama. O, naprawdę robi wrażenie, Violetto. Obszerna i bardzo przejrzysta. Zasługuje na 6 z plusem. Dziękuję. Zgadzam się z panem. A ściślej zasługiwała na 6 z plusem, kiedy 3 lata temu pokazał mi ją inny uczeń. Przy drugim podejściu chyba ocenię ją na 1. Ale jak to? Mia, starałaś się. 4-. Violetto, masz dziś zostać po lekcji. Ale co z moją średnią ocen? Cóż, wszystko co jest wysoko kiedyś spada, wiesz? Prawo swobodnego spadania według Mii. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pątek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osentowski. Oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska-Zduń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.